Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie i bijemy się w Wiedźminie trzecim, po raz drugi w sumie. Żebyś ty się, chłopie, zaraz srogo nie zdziwił. Tu się, uważasz, wiesz, liczy intelekt, a nie sama siła. Szczota to nie jest zwykły zawodnik. To dawaj, bijemy się. Będę napierdzielał go, spróbuję przynajmniej. Już trzęsiesz portkami, jak wierzba liściami. Mieliśmy się bić zgodnie z zasadami. Tak? Co ci powiem, to ci powiem. Ale jedno to ci na pewno powiem, że nie przegadasz mnie, psie. Co się bić, a nie gadać? Nie lubię kłapać dziobem bez potrzeby. Wolę inne argumenty. Dobra, nie wyłapałem. Oj! Zaraz może podejdę. Ała! Ała! No! No kuźwa, no nie mogę wyłapać go. Coś nie chcę złapać w ogóle, on się jakby zaciął w tym momencie. Dobra, jeszcze raz. Dawaj, chodź tu, szczota. Mnie denerwujesz. Nie dość, że pierdolisz trzy po trzy. Dobra. Dobra. Mieli... Nie... Szybki chłop jest, to prawda. Ała! Czekać. No. Come on, no. No szlak by mnie trafił. Jeszcze raz. No bez kitu. Co za fajfus, nie? Nie dość, że pierdoli. I pierdoli mi na... Dobra, dawaj. Tu mi w jednym momencie nie złapało i... Dobra, ładnie, złapał. Dobrze. Nie da się trafić. Teraz nawet bez zadrapania. Tak go wyłapałem za trzecim. Wiedźmin jest mrukliwy i na
hazardach zna się mało, ale bije tęgo! Geralt wygrał ze szczotą! Został ci jeszcze niebyle jaki przeciwnik. Kolos, najszybszy pięściarz świata. Szukaj go na największym dziedzińcu San Sebastian. Potem możesz się zmierzyć z mistrzem. Obiję mordę każdemu. O, to. Po coś mi tu w końcu ten chłop wołał, no nie? Idę. Co tam? Geralt, cieszę się, że cię widzę. Le papillon troubadour, pamiętasz? Witaj. Wiesz, nie było wcześniej okazji, żeby to powiedzieć, a wiedzieć musisz, że jestem wiernym fanem... Miło mi. Mistrza Jaskra. Znam wszystkie ballady z cyklu o Wiedźminie, ale żeby to mnie się tak poszczęściło... No dobra, o co chodzi? O nową, wspaniałą przygodę. Zapewne słyszałeś, zaginął fryzjer, niejaki Jean-Louis Ludovic. Ty go uratujesz, a ja ułożę o tym epicką pieśń. Słuchajcie, ludzie, cuda to i dziwy, fryzjera uratował Wiedźmin litościwy. Dobra, mów, coś tam się stało. Co chodzi z tym fryzjerem? Na pewno zaginął? Tak, na pewno przydarzyło mu się coś straszliwego. Jean nigdy nie spóźnił się do pracy. Jest chorobliwie punktualny. Na pewno będzie zachwycony, jeśli to właśnie ja opiszę jego dramatyczne ocalenie. Dobra, i biorę. Dobrze, sprawdzę to. A ty, jeśli już musisz iść ze mną, przynajmniej nie plącz mi się pod nogami z łaski swojej. Oczywiście, nawet mnie nie zauważysz. Salon fryzjerski jest tuż obok. O, tutaj. Co jest? Mam ostatni wers. A wszystko to na cześć księżnej jaśnie pani. No pojeb, kurwa pojeb. O fryzjerze i wiedźminie. Co ma do tego księżna? Łaska książęca na pstrym koniu jeździ. Dziś wszyscy pamiętają mój występ z turnieju, ale jutro znudzona jaśnie oświecona zapyta mnie o nowy poemat. Trzeba chwytać dobry temat, jak się nadarzy. To co? Od czego zaczynamy? Ach, trochę jak początku. Pismaki takie. Od wyważenia drzwi. Wow. Puste słoiki po pomadzie do włosów. Mocny kwiatowy zapach. Nawet bardzo mocny. Wybitnie tępe nożyczki. Jak mógł ich w ogóle używać? Okej. Idziemy na górę, sprawdźmy co tu się dzieje. Zamek jest nienaruszony. Nikt nie próbował się tu włamać. Ten słoiczek też pusty. Napierdzielał pomadą po włosach ile się dało. Dziennik fryzjera. Pazurki, loczki, cintryjskie wahadło, riwijski kucyk na flisaka. W Nowigradzie to już nie modne. A tu jest grafik. Ostatnią klientką była pani Le Pompidou. Znasz jakąś Le Pompidou? Tak, przemiła staruszka. Od 10 lat czesze się u Jean-Louis. Zupełnie nieszkodliwa. Tu jest naszkicowana jakaś mapa. Mówi ci to coś? Chyba wiem, gdzie to jest. Ale tam nic nie ma. Tylko pola i łąki. No tak, chyba już wiem. Ja chyba też. Chyba. Żółtym okiem łypnął i mruknął, zaraza. Są pomadę i brzytwy, lecz nigdzie golarza. Możesz się na chwilę uspokoić? Chyba już wiem, co się stało z fryzjerem. Nie ma tu śladów walki, ani włamania.
Więc moim zdaniem wyszedł po składniki na pomadę. Wygląda na to, że mu się skończyło. Tak, na pewno tak było. Poszedł na łąki za miastem po płatki kwiatów do pomady, gdzie napadły go straszne trole i olbrzymie cyklopy. Kapitalne! Trafisz do tych miejsc z jego mapki? Oczywiście. W takim razie proszę. Le papillon, dawaj! No, dawaj, zapierdzielaj. Le Francuzik, żabojad. Zalśniło modrym blaskiem, czas leniwie przesypywał się piaskiem. Przed nami miejsce z mapy. Okej. Zaraz, cofnij się. Znowu. Archespor. Shit. Wybuch mi tu przed mordą od razu. Idź pan w cholerę z tymi archesporami. No staram się, tylko z tymi archesporami to tak jest. Ciężko się walczy. Dobra, mamy. Powinien już teraz pójść. I co, pas? Padł. Wow, 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 wow. Oj, coś mu się umarło. I to grubo. Co to było? Archespor. A może być ich więcej w okolicy? Kto wie? A co ci podpowiadają twoje wiedźmińskie zmysły? Że wolałbyś teraz zawrócić. Wyborny żart! Chodźmy dalej. Wiem, że mnie obronisz. Obronisz, prawda? To teraz sprawdźmy to drugie miejsce na mapie. Szybko niby piorun ciął mieczem potwora. W koło bryzgnęła posoka z archespora. Jest! To koszyk Jean-Louis. Poznaję. Teraz mamy pewność, że tu był. Koszyk z płatkami kwiatów. Tak pachniała ta pomada. O, to tutaj wygląda całkiem jak jakiś ślad. Poczekaj, muszę się zmedytować, bo jest tu lipa lekka z żyćkiem. Dobra, jest jakiś ślad. Chyba wpadłem na trop. Chyba jednak nie. To co ty mi tutaj, kurde, insynuujesz, gadasz, pierdolisz, tudzież? Zdeptana trawa. Odciski stóp kilku ludzi. Trochę krwi. Jednak miałeś rację. Rzeczywiście coś mu się stało. Całe szczęście. Mam nadzieję, że to nie trolle. Jak? Jesteś już na tropie? Wejście. Oczywiście. Gdzie mogą prowadzić ślady, jak nie do wejścia? W jaskini. Trop urywa się na skalistym podłożu. Weszli głębiej do jaskini. Zaufać? Ta fryzura to najnowszy... Kurwa jego mać, co ty mi to pierdolisz, marny golibrodo, że tak jest modnie? Jakie modnie? Jesteśmy w Nilfgaardzie, a nie w jakimś pieprzonym Kowirze! Łachmy to jeden! Co on ci takiego zrobił?
Co zrobił? Co zrobił? Jak to co zrobił? Wystrzygł mnie na kaczy Cooper, że hełm wstyd zdjąć. Przez tego partacza chędożonego nie mogłem się na turnieju pokazać. Panience Vivienne de Tabry, chciałem tam męskości dowieść. I co? I przez tego obesrańca taka szansa przeszła mi koło nosa. A kolejny turniej za rok! No, widzę, że już się odegrałeś. O, to dopiero początek. I jeszcze nie wiem, czy pozwolę mu wrócić cało do domu. Jakoś mało to rycerskie. Jakoś to mało rycerskie. A honor? To wasze przysięgam na czaple i tak dalej? Na czaple to przysięgam, że cię wypatroszę, jeśli się stąd zaraz nie wyniesiesz. No, wstawaj! I to już! Wyzywam cię, a wystarczy nie wtrącać się. Po rycersku będzie, wsiadłem. Dobra. Chcesz się bić? Zmagania rycerskie. Butnemu panu wiedźmin zada klęskę. Aha, czyli będzie mniej wiedźmińsko. Zabiję tego zasrańca, zejdź mi z drogi! Nic się nie bój, dysponowuję! Bouve Duval. Ojej, nie zesraj się! Wypatrz się, a potem tego niewydarzonego fryzjera. Kurde, nawet nie pamiętam, że było takie zadanie z fryzjerem. A robiłem każde zadanie, od deski do deski. Przynajmniej mi się tak wydaje. Zrobiłem każde zadanie od deski do deski za pierwszym razem oczywiście, bo za drugim to już... Dobra. Padło mu się. Późno się zrobiło, to my już pójdziemy. Le papillon! Na rany lebiody w ostatniej chwili mnie uratowałeś. Nie ma za co. Jean-Louis Ludowik jak nie mam. Chodźmy, zanim się... Cicho tam obaj! Mam! Ze strachu zamarła rycerza świta. Wnet pod niebiosa wystrzeliły jelita. Najpierw go wiedźmin jak rybę rozpłatał, z warchoła chlaśnięciem zrobił kastrata. Potem go ostrzem tak gracko popieścił, aż ten się zbrukał żołądkową treścią. I uderzony nakrył się nogami, a wszystko na cześć księżnej jaśnie pani. I oto to. Znakomite. Jakbyś tam był. Prawda? Nareszcie mistrz Jaskier ma godnego konkurenta. A co z moją zapłatą? Zdecydowałem podzielić się z tobą tantiemami. Rozliczenie powiedzmy co pół roku. Co ty na to? Czyli nie masz pieniędzy. Ja wam zapłacę, mistrzu Wiedźminie, i stokrotne dzięki za ocalenie. Wpadnijcie kiedyś do salonu na podcięcie końcówek. Wpadnę. Dzięki. Ale to było mega cringe'owe. Mega! Mega cringe. Co my tu dalej mamy w zadaniach? Czyścimy te zadanka poboczne. Turniej pięściarski, miałem tego kolosa pobić. X. No X, halo. No, konik. Żeby kolosa pobić.
Niech wie, że po niego idę. Da się jakoś szybciej? W którym miejscu jest kolos? Kolos jest koło bramy bednarzy. Znasz ten przebój. Zdejmij spodnie. Co? Co? Tego nie słyszałem. Zdejmij spodnie, co? Ty pizdo chlapie ogoniasty! Ty pizdo chlapie ogoniasty! Nie zmierzysz się z kolosem? Pijaństwa, niech ponoć mieć mi... Kolega się zachowuje, kolega jest w bokle. Dziad jakiś stary. Jak mu rybkę, to się przez tydzień będzie zastanawiał, skąd nadleciał. Nie gadaj! Panie Bugmacher! O! Dobra, dawaj. Spróbujemy najpierw za setkę. Dobra, bijemy się. Nie, to nudne, nie chce mi się. Jestem dla ciebie za szybki. Raz cię walnę i leżysz. Co to za spór? Nie chcesz walczyć? To po co to całe zawracanie głowy? Marnujesz mój czas. Dobra, dobra, co się tak nadymasz? Jesteś wiedźminem, co nie? To zrobimy tak. Zbijesz 3 moje ciosy, wygrałeś. Ale ty sam nie uderzasz. Zbijasz dopiero, kiedy ja będę uderzał, jasne? Jak ci się uda, to jeszcze z dobrego serca podwoję ci stawkę. Taki jesteś hojny? Nie, po prostu wiem, że ci się nie uda. Nikomu jeszcze się nie udało. Jestem za szybki. To co, zbijasz 3 razy? Pewnie. Dobra. Zbiję twoje ciosy bez najmniejszego problemu. Poważnie? No, teraz to rozumiem. Wreszcie się znalazł ktoś, kto czuje sportowego ducha. Pamiętaj, zbijasz dopiero, kiedy ja wyprowadzę cios. Stanie z podniesioną gardą się nie liczy. No dobra, będę łapał. Panie po prostu... Panowie, zaczyna się bardzo ciekawe starcie. Wiedźmin podjął wyzwanie kolosa. Spróbujmy, zobaczymy. Może się uda. Raz. Dwa. Za szybko dla ciebie, co? Trzy. Niesamowite. Wiedźmin zbił uderzenia kolosa. Nikomu wcześniej się to nie udało. Twoja dola. Dzień. Jestem pod wrażeniem. Takie coś się nie zdarzyło od lat. Właśnie zdobyłeś prawo, żeby wyzwać samego mistrza. Znajdziesz go w dokach. Idziemy sklepać doka gościa. To będziemy mieli z głowy kolejne zadanie. No po raz kolejny udowodnimy, że jesteśmy mistrzem pięściarstwa w tej grze. Skoro pobiliśmy już trolla również, no to czym dla nas jest wyzwanie pobicia tutaj człowieczków? No tak naprawdę niczym. A co, zazdrościsz, że mu ulubieniec? Oj, oj, błąd! Kurwa, jaki on szybki! Co? To ten biały wiedźmin. Kto nie pije z nami? Geralt. Ten przeciwko. Pijany mistrz! Czyżby nawiązanie jakieś? To tutaj znajdę pięściarza zwanego mistrzem? Mistrz, maestro, niepokonany. Różnie go ludzie wołają. Ty jesteś ten wiedźmin, który powalił trójkę czempionów? Tak. Przyszedłem walczyć z mistrzem, ale on jest pijany. Mistrz używa alkoholu, żeby przełamać nieśmiałość. To bardzo delikatny człowiek. Na trzeźwo nie mógłby nikogo uderzyć. Bić się raz trzeźwo, to jak tańczysz bez muzyki.
No to się zmierzmy. Tak, wyzywam się. Zaraz, zaraz. Ja mam swoje zasady. Nie żygam tam, gdzie i nie bierz się z tymi, co nie chlają. Czyli co? Czyli pijesz, bracie. Albo wypierdalasz. Dobra, dawaj. Walimy do odciny. No dobra. Panowie, mistrz będzie się bił. Wreszcie! Ale liczy się, jak wypije jeden kubeczek, co nie? Ale mocniejszego. Nie no, widać, że Gerwind już trochę ma wind. Możemy zaczynać. Że tak powiem. Jak się sieknę, to ci jebnę. Dobra, nie. Dobrze. Kurwa. A ktoś mi tu selnie zaripostował. No co jest? Jak się sieknę, to ci jebnę. Co? Przeszła ci ochota? Nie mogę łapać. No! A ktoś mi tu selnie zaripostował. Jak się sieknę, to ci jebnę. No już kurwa, ale to było nie fair. Nie wyłapało. Dobrze, żeś walczył. Ale do mnie ci jeszcze daleko. Pij więcej, ci radzę. Bo widać, że ci trochę brakuje wprawy. Mhm. Do zobaczenia następnym razem. Ja go pokonam! Mamusia mówi, że jak ktoś jest bardzo złym ludziem, ale takim bardzo, bardzo złym, to ma kamień zamiast serca. Umówiłem się z nią jutro z wieczora. Takie nawiązanie do naszego... No co? Trzaskasz się? Znasz na sali. Pijesz albo wynochasz. Nawet nie mogę tego... No. To jest zlagowane coś. Jakbym już go za pierwszym pokonał, ale coś mi nie złapał. Nie chciało go kontrować. Możesz jeszcze się poddać. Jak się sieknę, to ci jebnę. No. O, zaczyna. Jak się sieknę, to ci jebnę. A ktoś mi tu selnie zaripostował. No. Jak się sieknę, to ci jebnę. Do trzech razy sztuka, jak to się mówi, pewnie będzie. No, come on. No nie mogę skontrować. Dobra. Jak się sieknę, to ci jebnę. Dobra, udało się za drugim.
Jesus. Boże, pobiłeś mnie. To się nie zdarzyło od lat. Twoje umiejętności są chwalebne. Dzięki. Aż się muszę napić tego wszystkiego. Dobra walka. Normalnie powiem ci... Właściwie to dobrze, żeś mnie pokonał. Teraz będę miał więcej czasu na imprezy. Wiedźmin Geralt został nowym mistrzem pięściarskim! Brawa! Oto twoje trofeum. Mogę sobie je w domku powiesić. Znaczy powiesić, położyć. Pieniążki jakieś tam zgarnąłem. No jeźdźu. Aż się chyba udopodobniłem trochę do tego pijaczka, którego żeśmy pobili. Wydaje mi się, że już jest to czas. Jeszcze nie. Dobra, zadania. Portrecista. Robiliśmy kolejne zadanko. Tym razem musimy się po obramie pałacu pokazać. Już takie zadania porobimy, to już potem to będzie tylko z góry. Kogo tam obchodzi nasza bida? No to pałac. Światło jest nawet teraz tak bajkowe, nieodpowiednie. Tu są. Południa przy za... Teraz? Panie malarz. Jestem. Och, w takim razie ruszajmy. Przy odrobinie szczęścia zdążymy akurat na najlepsze światło. Wyjdzie nam doskonałe chiaroscuro. Ruszajmy od razu. Chodźmy. Czego się nie robi dla sztuki? Lepiej jedźmy konno. Będzie szybciej i odrobinę wygodniej. Mój obraz synogarlica nad łanem burzanu wisi w książęcym pałacu. Kuroliszek, którego upolowałem, też wisi. Nie mogę w to. Wypchany. Niewykluczone, że łanem burzanu. Miałem kiedyś pędzel z piór kuroliszka. Był doskonały do nakładania tempery, ale straciłem go. Kot mi go zwędził. Po co kotu pędzel? No, do malowania przecież. Mówiłem, że to był doskonały pędzel. I drogi. Jak to? Kot maluje obrazy? Obrazy? Marne chałtury. Potrafi tylko kopiować bardziej utalentowanych od siebie. Zaraz. Kot? Henri de Toulouse van Kot. Nic dziwnego, że o nim nie słyszałeś. Wow. To podrzędny pacykarz. I bezczelny. Dalej pójdziemy. Płotka, nie tak szybko. Von Kot. Że tu? Wielmożni państwo, przepraszam, że się ośmielę. Czy nie widzieliście tu w pobliżu zestawu farb i pędzli malarskich? Eugenio? Zdaje się, że ten człowiek czegoś od nas chce. Farby... Eugenia ma fazę, może... ewidentnie. Farby i pędzle miałem tu przygotowane. Z całą pewnością nie widzieliśmy tu żadnych narzędzi rzemieślniczych, mój dobry człowieku. Jakiś problem? Wielki. Nie mogę przecież malować bez farb. Jestem skończony. Skończony. Chyba, że ty byś je znalazł?
Ach, zaraza. Mówisz, że zostawiłeś się w tym miejscu? Tak, dokładnie właśnie tutaj. Miałem tu wszystko pięknie przygotowane. Mogły się stoczyć ze wzgórza. No dobra, poszukam. Uważam, że to życie. Plama z farby. Śmierdzi terpentyną jak 100 nieszczęść. Weźmy na przykład barona de Cordel. Odkąd obejrzał to nowe przedstawienie, ciągle próbuje się bratać z chłopstwem. I wszędzie szuka jakiegoś złotego rogu. No dobra, ale tu jest terpentyna i coś więcej może? O. Niewyraźne ślady stóp. No dobra, ale czekaj. Zapach idzie tu. Nekery. Wow. Nieźle. No już jeszcze raz. Patrzcie, no. Durne nekery, no. Jeszcze raz, na spokojnie. I nekery? To chyba oni. What the fuck, ty? Ale one się wściekły. One tańce różańce tu odpierdzielają. No szkuśwa jeszcze raz. Ale ja mam pecha. A ja już mam ten 40 tam chyba trzeci poziom, więc... Jeszcze raz. No, spokojnie, mi się nie pali. Nekery? To chyba one ukradły farbę. No. Pierdziele. No a.
no i... Są mi jakieś jaja, że ja tych nekerów nie mogę tak sobie pobić, tylko one mnie gnoją. Dobra, no jeszcze raz, no kuźwa. Jaja, żebym sobie nie mógł z nekerami kilkoma poradzić. Neker? To chyba on ukrył. Po co? Dobra, no to teraz to, to już na rozmowa. Co za smród. No, trzeba było odpowiednio wejść. Że tak powiem, w cykl. I już jest po temacie. Te przynajmniej wyglądają na nienaruszone. Mogę je zanieść malarzowi. Panie malarz! Byle nie z wąsem. I byle bardziej doceniony. Bo jak nie będzie chłop doceniony, to właśnie potem się tak dzieje, że się eksterminuje. Mam twoje rzeczy. Świetnie. Gdzie były? Tylko tyle znalazłeś? Było tego więcej. Trzeba było lepiej pilnować swoich rzeczy. Dobrały się do nich nekery. Po śladach farby trafiłem do ich jaskini. Użyły twoich przyborów do namalowania fresku na skalę. To była, zdaje się, scena batalistyczna. Żartujesz? Przecież to niemożliwe. Nachlapały na ścianę i tyle. No nic, ważne, że ocalały podstawowe kolory. Ruszajmy. Czekając na ciebie, wypatrzyłem lepsze wzgórze. Czyżby jeszcze na koń? Całe szczęście, że pogodę mamy dobrą. Światło jest idealne, absolutnie. Długo potrwa malowanie twojego dzieła? Najwyżej 6 godzin. Na dłużej i tak słońce nie pozwoli. Ale ten czas szybko nam minie. Utniemy sobie pogawędkę. W takim razie użyję eliksiru. W letargu czas faktycznie szybko mi upłynie. I to bez konieczności pogawędki. Nie. Potrzebna jest odpowiednia poza, mina. Żywe, przenikliwe spojrzenie. Letarg jest wykluczony. Mógłbyś wtedy nazwać swój obraz Wiedźmin leżący bez zmysłów wśród łanów burzanu. Żartujesz? Dowcipny Wiedźmin. Tutaj? Tak, doskonały widok. Najlepszy. To będzie doprawdy idealne tło dla naszego dzieła. Faktycznie. Ładnie. Ciekawe, czemu nikt tu nigdy nie przychodzi. No nic, zastanów się, w jakiej pozie chcesz być uwieczniony. Pomyślę.
No dobrze. Wszystko gotowe. Możemy rozpoczynać. Czy wiesz już, jak będziesz pozować? A w pozie heroicznej? Może po prostu będę stał. Z mieczem. Wspaniale. Tak. Poza heroiczna oczywiście. Bohater teraz jest waleczny, z mieczem wysoko wzniesionym. Szarżuje na... Szarżuj proszę na tamtą wierzbę. Zamieni się później na gryfa. Mogę zaczynać. No, chyba że życzysz sobie jeszcze zmienić pozę. Zaczynaj. No dobra, zaczynaj. A teraz przybierz proszę tę minę, no wiesz, tę, którą miałeś, kiedy ci zaproponowałem pozowanie. Tę minę, jak ja to... Aha, wściekłego, trykającego muflona. Dobrze, tak, mamy to mamy. A teraz się nie ruszaj. Długo jeszcze potrwa to malowanie? Niedługo. Całkiem niedługo. I tak tracimy już światło. Nie zmieniaj proszę ułożenia głowy. Postaram się. Postaram się też pamiętać, żeby nigdy nie wierzyć malarzowi. Gryf? Tak, wiem. Domalujesz go później. Bogowie! Gryf! I schowaj się. Taki prawdziwy! O, mamuniu moja! Taki prawdziwy gryf! Dobra, nie trafiłem. Chodź. Bo ona... Ten, ona też pony... Będa ma... Takie dosyć. Dobra, padł gryf. Czy już jest bezpiecznie? Tak. Już nic ci nie grozi. A dla mnie jest jasne, czemu nikt tu nie przychodzi. To terytorium łowne gryfa. Mamuniu moja, wystraszyłem się na śmierć. Nie przesadzaj, nie na śmierć. Żyjesz, bo wybrałeś sobie wiedźmina na modela. A co z twoim obrazem? Cały? Cały, ale nie. Nie mogę ci go teraz pokazać. Nigdy nie ujawniam niedokończonych płócien. Będziesz mógł go obejrzeć jutro o tej samej porze. Zostanie wystawiony na rynku. O, ojej, ależ to ogromna bestia. Uwiecznimy go na obrazie? Tak, dodajmy go. To ścierwo może nam posłużyć za rekwizyt. Wyśmienicie. O, ciekawa paleta barw, proporcje i te tekstury. Tak, będzie pasował. Chociaż... Domaluję go później w moim atelier. Widziałem dobrą ilustrację w encyklopedii Maxima Mundi. A ten jest jakiś taki, ja wiem, strasznie pocięty. Dobrze, niech będzie. Tyle mi wystarczy. Detale, tło dopracuję sobie potem, w wolnej chwili. Zresztą i tak tracimy już światło. Oto twoja zapłata za pozowanie. No i dzięki za ratunek. Ocalając mnie, ocaliłeś sztukę. Ocaliłeś też swój wizerunek dla potomności. No, zawsze 300 monet, nie? Trofeum z gryfa. Ściachaj. Przyda się.
co? Jajo z gryfa? A to nie jest... A to jest chyba jedno właśnie z tych, które potrzebuję do... no do zadania, znaczy do zadania, do ulepszenia swojego pancerza. Poczekaj jeden dzień i żeby obejrzeć obraz, no to lecimy tam od razu zobaczyć, co tam się dzieje. I wszystko jest w porządku. Rycerz de Peyrac, Peyran zabity. Tak i moc. Witaj. O, jesteś. Witaj, Wiedźminie. Nie mogłem się doczekać. I co? I co? No proszę, powiedz. Jak ci się podoba nasz obraz? Generalnie to nie tego się spodziewałem. Nie tak to sobie wyobrażałem. I całkiem dobrze pamiętam, że pozując, miałem na sobie ubranie. Inne szczegóły też się nie zgadzają. Ale jak możesz? Przecież namalowałem cię bardzo korzystnie. Obraz przyciągnął wielu widzów i wzbudził naprawdę niemałe zainteresowanie. Właśnie widzę. Dam ci radę. Na przyszłość uprzedzaj o swoich zamiarach. Następny model może być mniej tolerancyjny. Ach, taka szkoda, że ci się nie podoba. A może chciałbyś kupić ode mnie ten obraz? Zważywszy na naszą znajomość, niech stracę. Sprzedam ci go po specjalnej cenie. No dobra, masz. Nie. Całkiem ciekawa pamiątka. Chociaż ceny nie nazwałbym przystępną. Ach, niestety. Mało kto potrafi docenić moją technikę. No, przez co nierzadko zdarza mi się nie dojadać, nie dopijać, nie... Ale nieważne. No niech ci będzie. Przynajmniej będę miał kontrolę nad tym, kto to ogląda. Dobra. Wydaje mi się, że troszeczkę nas tu czas, że tak powiem, już dzisiaj zamyka. Mamy tych misji już też coraz mniej, także... O, czekajcie, jeszcze se Chan Fan Diego wezmę, zanim czas zakończę. Zbiorę pieniążki. To już będziemy mogli niedługo fabułkę robić. Wiedźmina trzeba było wzywać, a rycerze po co? Piknie nam zaś.
No, ksiądz Fanelli. O co chodzi? Mam twoje pieniądze, a także prezent w dowód wdzięczności za okazane zaufanie. Ten miecz nazywa się Rachmistrz. Uratował mnie co najmniej kilka razy. Dziękuję. Uznajmy, że jesteśmy kwita. Jeszcze jedno. Przepraszam za to zamieszanie. No, to by było teraz na tyle. Na razie.